Pierwsze okładki, które robiłem, robiłem w Polsce oczywiście i przez zupełny przypadek. Mianowicie moja matka robiła piękne kapelusze i miała klientów. I przyszła klientka i zobaczyła jakiś obrazek na ścianie, który się podobał. I mówiła, to ładny obrazek. A moja matka powiedziała, to jest mojego syna, on jest bardzo zdolny, bo ja w ciąży rysowałam. A ta pani powiedziała, to zabawne, dlatego że ja jestem dyrektorką Polskich Nagrań i może syn chciałby zrobić dla nas jakieś okładki. Oczywiście następnego dnia się zjawiłem i dostałem pierwszą okładkę do roboty, która to okładka jest moją ulubioną, przez to, że tytuł był bardzo właściwie trudny. Idzie żołnierz borym lasem. Ja tą okładkę zrobiłem tak, że właściwie dzisiaj zdaję sobie sprawę, że ja zrobiłem żołnierzy wyklętych. Bo każdy z tych szarych żołnierzyków ma na rękawie biało-czerwoną opaskę. Czyli to, że cenzura to puściła, to jest zupełny cud. Po prostu przeoczyli coś, co było tępione. Natomiast okładka do dzisiaj chyba się nie zestarzała. A później dostałem drugą i trzecią i czwartą. A później, jeszcze później, trochę później dostałem cały cykl okładek do Polish Jazz. Te okładki do dzisiaj są wydawane. Do dzisiaj są na mieście. I to rzeczywiście bardzo cieszy, bo niektóre z tych okładek robiłem 50 parę lat temu. Czyli jeżeli one dzisiaj mogą być wydawane, to znaczy, że dorosły do tego, żeby się nie zestarzeć. Polish Jazz, oczywiście ze względu na różne przyjaźnie, Krzysia Komedia Stygmatyk. Jest to okładka, która została bez mojej wiedzy zresztą wybrana najlepszą okładką płytową 50-lecia w Polsce, a jednocześnie płyta została wybrana najlepszą płytą 50-lecia w Polsce również. Właśnie tak się powinno dziać, że płyta, okładka, to co w opakowaniu powinno się zbiegać razem. Czyli coś czemuś powinno służyć. Ja robiłem ten plakat do cyfrowo odnowionego filmu Wajdy. I Wajda uznał, że to jest jego ukochany plakat, powiesił się na ścianie. Natomiast widziałem, spojrzałem specjalnie, zanim zacząłem robić ten plakat. Spojrzałem na wszystkie plakaty, które były do Brzeziny robione i wiedziałem, że będę chciał zrobić najlepszy z nich. Kiedyś okładki, plakaty robiło się na piechotę, to znaczy nie było komputera, trzeba było szukać papieru, farbki. Te wszystkie trudności prawdopodobnie robiły, że była naturalna selekcja. Selekcja polegała na tym, że bardzo zdolni robili plakaty, a niezdolni malowali szyldy, upraszczając oczywiście. Ja pamiętam, że marzyłem, żeby dostać się do czołówki, ale czołówka w całej Polsce to było 30 osób. Dzisiaj mnie się wydaje, że jestem w czołówce jeszcze, ale czołówka to jest 3000 osób. Zmiany są potrzebne. Ja w ogóle nie krytykuję zmian, nie krytykuję komputera, genialne narzędzie, ale często zapominamy, że komputer jest tylko narzędziem. To jest po prostu jeszcze jeden pędzel, fantastyczny, a nie metoda na to, żeby znajdować rozwiązania w nim. Ja myślę, że ani poezji, ani muzyki się nie ilustruje, natomiast można stworzyć sytuację, w której okładka pomaga artyście albo pomaga muzyce.
Jest to wynik oczywiście myślenia, cały czas myślenia, dlatego że myślenie ma kolosalną przyszłość. Plakat powinien pozostawiać po sobie ślad. Powinien służyć teatrowi i ludziom, którzy pracują w teatrze. Dlatego, że najprościej w tej chwili oczywiście zamieścić ogłoszenia w internecie. I ten plakat staje się nie koniecznością, a ozdobą. Jeżeli jest ozdobą, to musi być naprawdę robiony tak, żeby ktoś chciał plakat zamówić jeszcze raz u tego samego autora albo u innego. To musi mieć rangę, to musi mieć coś, co nie będzie fajerwerkiem jednego wystrzału, krótko mówiąc.